bijemy absolutnie rekordy popularności. Przeszło 200 tysięcy kibiców, widzów oglądało pierwszą część mistrzostw. Są zakusy, abyśmy pobili i rekordy podobnych imprez w Danii rozgrywanych, czy choćby w Serbii. No tak, takie imprezy oczywiście, znaczy taka opinia cieszy i myślę, że to nie jest przypadek, bo organizacyjnie potrafimy to robić. 2012 rok, Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, udany dla nas rok 2014, czyli nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata. No teraz marzy mi się i wierzę w to, że będzie sukces sportowy i organizacyjny, a poza tym to jest myślę, że znakomita promocja regionów, w których odbywają się mistrzostwa oraz znakomita promocja kraju jako całości, bo wielu turystów przyjechało za granicę całej Europy, wielu dziennikarzy, to wszystko, ten przekaz out idzie na świat i to wpływa na promocyjnie na nasz kraj. My jesteśmy w ogóle narodem, który jest niezwykle przyjazny, jeśli chodzi o obcokrajowców, jesteśmy gościnni i to właśnie pokazujemy. Piłka nożna chyba jest tak bardzo popularną dyscypliną sportu, że nie sposób jej przebić, ale co zrobić, żeby na przykład wzorem Niemiec Bundesliga piłki ręcznej była sportem numer dwa, żeby również szczypiorniak w naszym kraju był tym sportem numer dwa zaraz po piłce nożnej? Znaczy, tak wspomniałem, działania systemowe, jeśli chodzi o szkolenie na różnych poziomach. To szkolenie musi być ujednolicone, począwszy od młodzika poprzez juniora młodszego, starszego do kadry B i kadry pierwszej. To się tyczy dziewcząt i chłopców, a później mężczyzn i kobiet. Natomiast jeśli chodzi o imprezy sportowe, które mamy w kraju, potrafimy te imprezy organizować i takie euro na pewno wpłynie na popularność naszej dyscypliny, bo oglądalność jest około 6 milionów. Hala Teuron Arena jest pełna, inne ośrodki również. Nie świeciły pustkami, a wręcz były praktycznie komplety widzów. Myślę, że tutaj działania marketingowe, coraz lepiej radzimy sobie, jeśli organizacje imprez sportowych, to jest święto nie tylko piłki ręcznej. Ludzie przychodzą, żeby się dobrze zabawić, rozerwać. Oczywiście sukcesy sportowe są niewątpliwie ku temu wskazane, a wręcz potrzebne. Czy w dalszym ciągu pana pytają o te słynne 15 sekund z meczu Polska-Norwegia? Jak pan to rozpamiętuje, jak pan to ocenia? No pytają oczywiście, szczególnie przed ostatnim meczem z Norwegami. Jest to miłe. Ja zawsze powtarzam, że to był sukces całej drużyny, ale oczywiście ktoś powiedział, że miałem szczęście. Tak, miałem szczęście, wiele szczęścia sportowego. Natomiast na to szczęście też zapracowałem, bo te 20 lat, które pracowałem na ten sukces, opłaciło się i to szczęście mi dopisało. Niektórzy sportowcy trenują przez wiele lat i takiej glorii i chwały nie doczekują. Dlatego ja cieszę się, to jest dla mnie jakiś osobisty sukces, taki smaczek, gdzieś tam zapisałem się w arkanach polskiego sportu. Ale tak powtarzam, to jest sport drużynowy i cieszy, jeśli chodzi o tamtą sytuację, medal, który zdobyliśmy, czyli brązowy w Chorwacji. To ja jeszcze zapytam o Kraków i o Małopolskę. Często pan bywa w Krakowie, często pan bywa w naszym regionie i jakie pan ma stąd wspomnienia? Bardzo miłe i Kraków jest bardzo fantastycznym miastem. W ogóle Małopolska podoba mi się. No, sam wcześniej powiedziałem o planach, które mamy związane z otwarciem szkoły. Mamy tutaj akademię, którą dość często monitoruję, odwiedzam. Mamy bardzo dobry kontakt z ZIS-em. Krzysiek Kowal jest fajnym facetem, naprawdę prosportowym. Władze miejskie są również prosportowe. To nie tylko piłka ręczna, która zagościła tutaj do Teuron Areny Kraków, ale też inne sporty i to cieszy, bo to jest chyba najpiękniejszy obiekt. A poza tym Kraków myślę, że warto pokazywać, bo Stare Miasto i ta tradycja, ta historia, którą trzeba pokazywać i trzeba się tym chwalić. A poza tym myślę, że Oświęcim, Wieliczka, jest wiele miejsc w Krakowie i w Małopolsce, które powinny być nagłaśniane, promowane. Widziałem, że także były specjalne wycieczki dziennikarzy zagranicznych, którzy właśnie odwiedzali kopalnię soli w Wieliczce. Już tutaj wymieniono mi muzeum w Oświęcimiu. Moglibyśmy jeszcze dołożyć pewnie kurorty górskie w Krynicy, czy choćby w Zakopanem. Tak, oczywiście. Nie zapominajmy, że Małopolska to też góry i cała infrastruktura, jeśli chodzi o sport zimowy. Dlatego no, macie piękną okolicę i ja zawsze w wolnych chwilach będę tutaj przyjeżdżał i namawiam do takich wycieczek każdego z kibiców i też nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Bardzo serdecznie dziękuję.